Halo, halo, dzień dobry, z tej strony ponownie ja, a dzisiaj sobie testujemy LR-kę, która jest za darmo z questów, więc co tutaj będę dużo mówić, no, mogłem wyfarmić się lepsze skill orby, to na pewno, i na pewno usunąć jeden tutaj w kryt, ale mniejsza z tym, minki 10, no i kategorie jakie ma ta karta. To Time Travelers, Full Power, Joint Forces, Super Saiyans, Connected Hope, Entrusted Will i Power of Wishes. Niestety nie ma żadnego z liderów 200% do tej karty, co jest naprawdę średnie, powiem. No ale co ja poradzę. Tylko jeszcze sobie wezmę tutaj, włączę animację i lecimy. Okej, okay, dobra. Mamy już pierwszą rotację, pierwszą turę, to myślę, że Bulmę zostawimy w jednej rotacji, żeby cały czas dawała supporta, a w drugiej będzie właśnie Trunks i Broly LR-ka, których omówię za sekundę. No, nie chcę robić osobnego materiału i tak dalej, ale... No, w naszych serduszkach jest Akira. Dziękujemy za wszystko, co zrobiłeś. Za to, ile nam dałeś, można powiedzieć. No i nie będę się rozpowiadać jakoś bardzo długo, bo nie jestem dobry w te klocki. Także... Dziękujemy. Albo przynajmniej ja dziękuję. Chociaż zgaduję, że reszta świata też, co chociaż kojarzy Dragon Balla. No ale dobra, dzisiaj jest showcase'ik, więc powinniśmy być, jak zwykle, w miarę dobrze nastawieni i w ogóle. Tutaj GD Duo robi sporo additional i pierwsza faza w ogóle pójdzie zaskakująco szybko, co jest w sumie całkiem spoko, bo to nie ma znaczenia na dalszy showcase, bo i tak w następnej fazie jest nieśmiertelny przeciwnik. Tutaj Gohan... A nie, dobra. To jeszcze będzie następna tura. Ta karta akurat nie ma intra, ale... Jego leader skill to jest Time Traveler z Ki plus 3 HP Attack Def 80%. A taki leader 80% miał też Roshi LR-ka. Więc możliwe, że kiedyś dostaniemy Eza do niego. Do tej karty. I tak. Jeżeli chodzi o tą kartę, to mi się program zjumał i poczekajcie sekundę, bo za bardzo napiłem kabel chyba i dlatego nie chce działać. Już sekundę, tylko zrobię w ten sposób, tak, okej, dobra, działa. I tak jak mówiłem, leader skill, time traveler z 80%, ki plus 3. A jeżeli chodzi o super atak efekty, to jest atak def 30% na 12 ki oraz na 18 ki też 30% atak def, ale zmniejsza też przeciwnikowi defa o 50%. A jeżeli już mowa o pasywce, no to ki plus 4 atak def 100% zmienia randomowo orby jako pierwszy albo trzeci ataker na start tury. Dodatkowe ki plus 2 na każdego Rainbow Orba, dodatkowy atak 20% na każdego Rainbow Orba i robi dodatkowe dwa ataki, który każdy z nich ma średnią szansę na bycie superką. Wysoka szansa na kryta, więc proponuję mu nie dawać krytów, tylko bardziej additionale i właśnie dodge. Oprócz tego atak def 40% kiedy robi superkę, dodatkowy atak def 31% i redukcja obrażeń 8% z każdą zrobioną superką w turze, więc to się nie stakuje i ten buścik się nie zwiększa w następnych turach. Active skilla też ma ta karta, który daj ki plus 20, atak 60%, a warunek, żeby to aktywować, jest, wydaje mi się, całkiem prosty.
mianowicie aktywowane, kiedy jest 40% HP albo mniej, albo startując od 6 tury w walce. I to jest, rozumiem, 6 tura nie tej karty, tylko po prostu walki. Więc no. Linkset mają naprawdę świetny. Saiyan Warrior Race Attack, Saiyan Lineage Ki Attack Def, Shocking Speed Ki i Def, Prepared for Battle Ki Attack Def, Super Saiyan Attack, Shattering the Limit Ki Attack Def i Legendary Power Attack 15%, więc to jest naprawdę spoko. Moim zdaniem bardzo fajnym wyborem jest właśnie dawanie im czysto w statystyki. No jeżeli ktoś chce inaczej, no to ja nie zabraniam, ale wydaje mi się, że to jest najrozsądniejsza opcja. I z tymi dwoma Rainbow Orbami... Chwilę, co? To się nie powinno zaktualizować? Dobra, bo to był tylko atak. To z tymi statystykami ta defensywa będzie wyglądać dużo lepiej i okej, przed superką to oni nie będą mieć super defensywy. Można powiedzieć, że to był tragiczny wynik, ale po superkach już robią swoje. Na start 5,6 miliona. Wydaje się całkiem okej, biorąc pod uwagę, że oni mają te swoje adyszynale i właśnie tutaj jest jeden z pasywki, drugi z pasywki, który oczywiście też nie był super atakiem i nie było z hidden potencjala. Żadnego ataku, więc no niestety niestety, ale okej, okay, mamy tutaj już kolejną turę, która nam pozwoli chwilę, pozwoli nam standby'a nie korzystam. Dobra, wezmę w ten sposób, tylko kliknę na zamasu. W ten sposób powinienem się chociaż troszeczkę podleczyć. Tutaj będę miał pełne ki. No i dla ciebie te 5 AGL orbów, 2 rainbow, żeby się chociaż troszeczkę podleczyć. Bardzo dobrze, Bulma, że robisz dodża. Świetnie. Ale jeszcze lepiej, bo dajesz supporta. Mógłbym ewentualnie złożyć troszkę inny team, nie korzystając z właśnie GT Boysów na liderze, tylko na przykład z Vegety i Goku AGL z filmu z Metal Coolerem, ponieważ też dadzą im 170% do statystyk, a jeszcze się naprawdę świetnie z nimi linkują, ponieważ mają 5 na 7 linków i w ogóle. Ten linkset jest naprawdę bardzo spoko. Jeszcze trzeba mieć na uwadze, że podobny linkset ma też karta, która dostanie Eza podczas 9 rocznicy, czyli Goku, Vegeta, STR, co się transformują w Vegito. Ogólnie linkset mają super. Nie ma absolutnie na co narzekać, moim zdaniem. Ale w sumie nic nie mówiłem o jakich liderach tutaj mowa. Bo liderami jest tak: SSJ Trio, Int, LRK, Carnival do Super Saiyans mają. Okej, okay, dobra, wezmę sobie chyba w ten sposób, bo... Chociaż Gohan tutaj nie ma gardy. Dobra, mniejsza z tym. Mam nadzieję, że się uda tą turę przeżyć. Itemków nie chcę korzystać, bo to wydaje mi się takim opomysłem. Chciałem taką czystą czysty showcase zrobić. To akurat wtedy głupio też zrobiłem, że wstawiłem ich na pierwszy slot, no ale szczegół. Innym liderem 200% do nich jest fizyczny Carnival Trunks do Time Travelers. No i SSJ3. Jak powiedziałem, 3. Czy to jest przy okazji 3 dodża? 3 dodge? SSJ3 Goku i tam Super Saiyan Vegeta. Który nam na serio... pardon, SSJ2 Vegeta. Tak zwani Buboysi. A i akurat dokąd tak postanowił, że... nagrywasz.
do Kana, to nie będziemy ci dawać każdej karty, no ale zobędziemy narzekać. Ja nie jestem osobą, która wydaje jakoś wszystkie pieniądze, które posiada na Dokana, więc... Okej, dobra. Tutaj będę miał sporo orbów. Co prawda się nie podleczy do fulla, ale przynajmniej będę mógł wywalić jedno GT Duo z rotacji. Co mam nadzieję pozwoli nam na standby'a. Będzie już tura szósta, w sumie to ósma, dobrze mówię. Jak ten. Jak będziemy mieć Broly'ego z powrotem. Z Trunksem oczywiście. Powinno być naprawdę spoko, tylko się zastanawiam, jakby to zrobić. Czyżbym... Kusi, żeby wpakować w taki sposób, żeby... żeby... dać SSJ Goku. Bombkę. Do rotacji, żeby było więcej tych Rainbow Orbów. Bo tak to oprócz z Active Skilla pasywce mają za Rainbow Orba, więc ten buścik do ataku byłby naprawdę solidny. To nie powinno nam zrobić jakiś... Oj, a jednak zrobiło jakiś damage. To jestem tym trochę zdziwiony. Okej, dobra. Sporo additionali, to lubimy. To kochamy. No właśnie, jeszcze będę mógł zerknąć, jak to było z tym Trunksem. Czy on ma więcej niż 3 dodge'a? Czy ja mu coś zmieniałem tego builda? Czy ty, panie Trunksie, masz... Tak, to był dodge... 3 dodge'a na superkę. Uwielbiam. Dobra, tutaj już to się nie prezentuje aż tak ciekawie, ale... Myślę, że tą turę i tak przeżyję, bo cała rotacja będzie miała chyba Super Saiyans. Więc ten Goku będzie miał naprawdę solidnie, jeszcze dostał trochę tych Rainbow Orbów. Więc nie powinno być źle. Oh, nice. Później jeszcze będę się brał za Showcase do LR Nappy Vegety Eza. Może wstawię to tego samego dnia. A może jutro. Zobaczę. Nie zawsze te filmiki, co rzucam, co wrzucałem kiedyś dwa jednego dnia się przyjmowały. Co jest? 7 i 8 tak przy okazji dla niego. Dla nich. A ten raczej ma więcej dodge'a. Ten ma więcej dodge'a. Okej, oczywiście bez superki, jeden potencjal, nie. No niestety. Tylko właśnie, jak robię te additionale, to patrzę sobie na drugim monitorze, jak wygląda ich pasywka. No i niestety z tym moim fartem, no to się nie udaje. Bo oni dostają dodatkowe statystyki i redukcję obrażeń nie na atak, tylko na super atak. Więc w ten sposób, co miałem przed chwilą, było tylko... ile? 8% redukcji obrażeń i 31% attack def. Dobra. Bulma tutaj weźmie... Wiecie co? Poczekajcie. W sumie wywalone włączę przy was ten... Jeszcze raz do Kana, nie chcę mi się tego montować. Użyję Active Skilla Bulmy, żeby było po prostu pełne HP, bo GT Boysi już powinni dostać wystarczającą ilość hitów, żeby mieć tego standby'a. No i teraz trzeba będzie poczekać, bo Dokkan nie zawsze się ładuje szybko, abym powiedział, że często ładuje się wolno. No ładuj się. To rzadko się zdarzało, żebym takie rzeczy robił, o ile kiedykolwiek się zdarzyło. Żebym bez montowania takie rzeczy robił. Chyba nie. No ale dobra, przynajmniej się załadowało. I teraz wezmę Active Skilla Bulmy. Okej, dobra. Cyk.
No i dobra, teraz jest już elegancko, podleczę się do fulla. Albo prawie do fulla. Tutaj każdy ma pełno ki, nie ma tych samych orbów na polu, więc się jakoś bardzo nie podleczę. I zobaczymy, ile Rainbow Orbów uda się w następnej turze zdobyć. Bo wydaje mi się, że ta następna tura będzie już ostatnią, ponieważ będzie wszystko, co chciałem. I w sumie wszystkie ataki wtedy skieruję na Blacka, tą dzisiaj omawianą LR-ką. Okej, okay, Bulma pięknie z dodgem. No właśnie, nie zobaczyłem, ile ten AGL Goku ma dodge'a. Strzelam, że jakieś 10 może. A jak 3, no to będzie znowu śmiesznie. Okej, okay, tutaj po 11 milionów. Okej, okay, jedna superka, druga superka. Zwiększajcie sobie tego defa. O to chodzi. No i dobra. Jeszcze. Daj mi chwileczkę. Jeszcze troszeczkę. No, friend leci na całego z tymi adrenalami. I w sumie dobrze. Co mnie dobrze. Dobra. Ale myślałem, że to jakikolwiek damage zada. Dobra. Jeszcze tylko zanim przejdę do tamtego. 9 dodża. No okej. 5 Rainbow Orbów mamy. Oh shit. Dobra, lecimy z standbyem, a później zmieniamy OS tech na ten z active skilla Trunksa i Broly'ego. Okej. I teraz ten atak naprawdę będzie potężny. Jeszcze tylko tutaj wezmę sobie active skilla, o którym mówiłem wcześniej. To jest najlepszy active skill z jednego powodu, jest Raditz i Yamcha na jednym arcie, w active skillu też, więc no, co tutaj mam mówić, no po prostu fantastycznie. No i dobra, weźmiemy już, zaatakujemy, aha, orby mi się troszkę przesunęły w ten sposób, no ale dobra, 4 Rainbow Orby to też jest całkiem dobry wynik, szkoda, że się nie udało tam tych 5 dorwać. No i dobra, po prostu będziemy już kończyć ten event, bo wątpię, żeby przeciwnik to jakoś przeżył. Dobrze. Nie patrzyłem, ile linków mają aktywowanych, ale większość już na pewno. I uwaga, uwaga. Po tym ataku, chyba że wyleci additional, zobaczymy. Dobra. Trunks Broly, ile dacie z superki? 15,7 miliona. Zobaczymy jeszcze, czy tym razem będę miał farta z additionalami. Additional normal. Additional normal. Jeden potencjał. Nie. Ta karta po prostu mnie nie lubi, jeżeli chodzi o additionale. Więc będą mieć jeszcze jedną turę. A nie, bo to jest counter attack z revive'a, więc Black tutaj padnie. Yeah.
Nie padł? No man! Dobra, zrobimy w ten sposób. Walniemy jeszcze active skilla Trunksa wywalone. No i dobra, panie Goku Black, po tobie, kulturalnie mówiąc. Okej, myślę, że będziesz miał więcej defa. Ale no cóż, dobra, myślę, że to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie, widzimy się następnym razem. Więc... serdeczne newe era. Tylko jeszcze zanim się całkowicie z wami pożegnam, to zapraszam na Discorda. Link jak zawsze w opisie. I myślę, że tym KO screenem to będzie idealny moment, żeby całkowicie zakończyć. Więc do następnego i cześć.